Znowu bardzo często ludziom się kojarzy, że rozwój to jest jakiś stan, jak pójście do klasztoru, że on wymaga od nas jakiejś etykiety, że to musi być wszystko Ta, jakieś takie no. poukładane. A tymczasem ja uświadomiłam sobie, że rozwój to jest ten open space, który nagle się po prostu Możemy pojawia. Możemy być kim chcemy. Tak, można prowadzić, że tak powiem, wykład w szmince czerwonej i w czerwonych szpileczkach i to jest rozwój, to jest duchowość, to jest piękne, że mogę być kim chcę. I nie czuję się z tym źle, nie czuję się z tego winna w jakikolwiek sposób. I to jest piękne w tym rozwoju. Ja się naprawdę w tym zakochałam, że to dało mi wolność, swobodę eee, że tak powiem, cała ta plejada emocji. Ona we mnie jest, ja ją akceptuję, bo myślę, że to jest bardzo ważne przy emocjach. I pięknie to Hawkins pokazuje, że odpuszczanie emocji to jest najpierw ją zaakceptować w sobie, a potem po prostu jej powiedzieć odejdź, że jest zła, a jeżeli jest dobra, no to cieszymy się nią. It, it, it. Older, better, faster, Kto z Was ma problem z kontrolowaniem emocji? Kto ma takie odczucie, że czujecie, jakbyście się oszukiwali? Że niby w tych książkach tak pięknie i bezproblemowo pisze, że można emocje zmieniać tak, bo można, mhm. e, ale to wcale nie jest takie proste. Piesek I, na smyczy. I teraz odkryłem jakby skąd ten mechanizm, dlaczego to nie jest takie łatwe. I teraz jak wrócimy sobie na... Yy, na, na, na poziomy siły, to te, jeżeli macie w sobie dużo emocji, tych, nazwijmy to, trudnych do życia, jak wstyd, złość, depresja i tak dalej, zmiana tych stanów emocjonalnych jest arcytrudna. I tutaj musi się kłaniać yy, technika uwalniania Hawkinsa, czyli to, o czym przed chwilą Ewa powiedziała. Na, jeżeli odczuwamy emocje, nazwijmy to negatywne, to jedynym wyzwoleniem z nich jest uświadomienie sobie, że ona jest, wola, by ją zmienić, a tak naprawdę wola, by czuć się dobrze, no bo jak nie chcemy się poczuć dobrze, to się nie poczujecie za chwilę. Kochamy się zamartwiać. I teraz najważniejsze, zaakceptować ją, że ona jest, Czyli to jest tak, ten kierowca. Ja wiem, że takich kierowców, flików jest bardzo dużo, ale ja ich akceptuję, że oni są. Akceptuję, że czasami pada, i tak samo zaakceptować emocje, które w was uderza. Nie chciejcie od razu pozbyć się tej danej emocji, bo niestety ona urośnie, jak będziecie się z nią chcieli. walczyć. Walczyć. I tak samo jest w konfliktach rodzinnych. A spróbuj coś powiedzieć mamie, tacie, jak jest w złym nastroju. Urośnie problem. Lepiej jest to przeczekać. I teraz ta akceptacja przy tych niższych poziomach świadomości jest kluczowa, żeby zaakceptować tę emocję. I ona po chwili zacznie wygasać. I to jest tajemnica, sekret, cały bajer, żeby pobyć z tą emocją. Chwilę z tym misiem sobie poprzebywać. I tak jak te ego i te myśli mamy, akceptujemy je. Zaakceptujcie wstyd. Zaakceptujcie depresję. Zaakceptujcie złość, żądzę, strach. Po prostu go zaakceptujcie. Okej, okay, niech poczujcie się źle przez chwilę. jesteście jakimiś e, królami, nie wiem, że nie możecie poczuć złej emocji. I teraz to jest ciekawe, że jak wy odpuścicie i powiecie, "OK, bądź sobie emocją, ona wygasa. I tu, w tym momencie, jak ona wygasa, możecie to jeszcze przyspieszyć i tu jest naj, najstarsza me, metoda świata I, i chciałbym jeszcze pokrótce przypomnieć motyw, bo jak byłem na e, Sri Lance, teraz tej podróży dookoła świata, to tam byłem z mnichami i zacząłem z młodym nichem rozmawiać, mm -hmm. bo widziałem, że tam jakaś szkoła. Jeśli tak zacząłem o szkole rozmawiać, jak no, oni się no. edukują, no bo ja z tą edukacją to wszyscy wiedzą, jak jestem. E... Nowoczesny budda oczył. I, I się zapytałem, co wy robicie na lekcjach, nie? No bo tam nie ma iPadów, telefonów. No, tam nic nie ma. Mówiłem, no jak wyglądają zajęcia? I on, młody mnich mi powiedział, że na pierwszych zajęciach oni uczą się oddechu. Pięknie. I obserwacji emocji jak zmienia się im oddech. Czyli obserwują emocje w swoim ciele poprzez obserwację oddechu. To jest pierwsza lekcja u mnichów. Fenomen. Ja teraz, ile wy macie lat, pierwszy raz o tym słyszycie, albo staram się wam to tak mocniej uświadomić, że za sprawą oddechu ja mogę zaraz się tak wycilować, że tu zasnę. I to jest bardzo prosty regulator. Także jeżeli przychodzi emocja, chcemy ją zmienić. Akceptujemy ją, że ona jest. Ona już pomału, bo pomału ale zacznie wygasać, a później oddechem możemy ją ze swojego ciała uwolnić. Jakie to jest proste w ogóle, prawda? Banalne. To jest pierwsza lekcja mnichów, którzy mają kilka lat. To nie jest, wiesz, dla weteranów tam 40 lat w Szaolinii, wiesz? 40, 4705 lekcja. A na ile lat to zajęło? Ile musieliśmy wojaży życiowych, żeby zrozumieć, że żeby ile, odpuścił stres? Ile zniszczonych wdechy. relacji, ile tak. zdrowia, ile chorób, ile. To, co to, to się w głowie nie mieści. A to jest, wiesz, takie, takie proste.